Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Planet Crafter. Plan na dziś to zrobienie jakiegoś takiego magazynu, może, gdzie będę składował surowce z tymi większymi skrzynkami. Ten magazyn będzie wykorzystywany do produkcji, tam do handlu różnych rzeczy. No i druga sprawa, zanim zacznę się z tym magazynem bawić, to jest przerobienie wiertnic i dorzucenie powiedzmy po dwie na każdy zasób, jaki jest tutaj wydobywany. Tu jak widzicie, wiertnica taka, powiedzmy, nie taka jak bym chciał, więc ja sobie tutaj postawię dwie na zeolit. Dobra. Mogę tak popatrzeć? O, mogę ekstra. To ja poproszę, tutaj mamy podaż w postaci zeolitu. Czy tu jest to ustawione? Tak, tu jest ustawione. Mam nadzieję, że na każdej jest to ustawione. Jest. Jest, dobra. No i tak o, stąd trzeba zabrać te rzeczy, to po pierwsze. Na szczęście mam tutaj skrzynię. Oj. Niestety to mam tutaj. Dobra, będę musiał tu wrzucić. Cyk, 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 cyk. Dobra, to niech se tam leży, ja tego palić nie będę. Myślę, że nie ma sensu. Dobra, wyłączyliśmy. I zastawimy tutaj to miejsce ekstraktorem tym kolejnym, który będzie produkował też ozmium i podaż. Zeolit, nie ozmium. O, dobra, jest ustawione. Git. Chyba deszcz na dworze zaczął padać, bo taki słyszę, jakby padało. Dobra, to tutaj mamy zrobione. Następne miejsce to miejsce z uranem. Z uranem jest taki problem, że tam chyba jest najmniej tych wiertnic. O, dobrze słyszałem, że pada deszcz. Ponieważ nie jest tutaj zbyt dużo miejsca. Ja nie wiem, czy w ogóle ja teraz w tym momencie będę w stanie postawić kolejną. O, przybyły surowce zdobyte. Aha, dobra, ta skrzynia jest taka mała, dlatego że ona nie była przebudowana. Trzeba ją przebudować, żeby załapało na te nowe tam ustawienia. Ja dam ją gdzieś tutaj może. O, o, widzicie, i od razu jest więcej miejsca, nie? No, niepotrzebnie ozmium spaliłem w ogóle. Dobra. Zabieramy to. Tutaj szybko muszę rzucić. Dobra. Zabieramy stąd. O, muszę sobie zapalić światło, bo naprawdę nic już nie widzę. Ściana, ściana. No dobra. Nie no, jakoś to umieścimy, myślę, tutaj tak, żeby cztery tutaj działały. O, może wcale nie będzie tak łatwo. Tutaj gra widzi jakieś przeszkody. O. Tutaj. No ostatecznie zawsze mogę, on tu jeszcze chyba się zmieści. Ostatecznie zawsze mogę się skitrać do tego nowego miejsca, bo jest takowe, gdzie można normalnie uran wykopywać. Uran, tu już nawet lecą po niego robociki. Podaż w postaci uranu. Tu również. O, wybaczcie, miałem chwilę przerwy, więc może trochę być tak, że zaraz nie będę ogarniał, co miałem robić. Dobra, zrobiłem tu uran. Kupują go, okej. Jest tutaj dany w podaż? Jest, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery takie, okej. Przydałoby się tutaj jeszcze, tak myślę, ta maszynka, co ona produkuje, znaczy co składa ten automatyczny rzemieślnik, ale ja muszę zobaczyć, co w takim razie w bazie głównej. Na rzemieślniku, co jest potrzebne, żeby zrobić... Oj, wybaczcie. Co jest potrzebne, żeby zrobić jedną sztukę pulsara, czy jak on tam miał? Kwarta pulsacyjnego. A nie, dobra, to jest wszystko w potrzebne, co jest, to jest w... surowe, nie? Czy potrzebuję cztery... Tak, potrzebuję jeszcze iść tam, gdzie jest ozm i iryt. Iryt już zrobiłem, więc ozm. Potrzebujemy iść odwiedzić. Tak, bo zeolit też żeśmy zarzucili. No dobra. To wybieramy się tam, gdzie jest ozm. Mamy na... W sumie to mam na jedną w tym momencie przy sobie kopalnię. No nawet nie na jedną, co ja gadam. Teraz mamy na... Powiedzmy, że jedną. Dobra, teraz nas stać, chociaż w sumie nie wiem po co. Po co to wziąłem, bo i tak pewnie tam, gdzie ozm jest, przy okazji będzie ta kopalnia od tego. Ta starsza.
ten typ, nie? No właśnie, o ten dokładnie ten model chodzi. No dobra, w sumie dajmy tak, co to za różnica. A tutaj wrzucę coś, czego raczej tak w najbliższym czasie nie użyję. No. Zabieramy to stąd. Stawiamy trójeczkę. Poproszę wydobywać ozm. Dorzucić go do... tutaj. Popyt, popyt. Podaż. A, podaż, bo nie popyt. Zaraz mi tu przywiozą, nie potrzebuję podaż. I tu również podaż. Czytam dalej. Jest to ustawione? Jest. Dobra. I tutaj jeszcze jedną gdzieś walnę. Okej. Okay. Proszę, to jest podaż. Proszę Państwa. Dobra, jest. To teraz kolejna rzecz. Co ja potrzebuję, żeby zrobić auto rzemieślnika? Nie, nie, nie. Nie auto rzemieślnika, tylko tą dużą kopalnię. Znaczy nie kopalnię, tylko tą. No to, szafka. Super stop i płytki. Dobra, czyli potrzebuję 4 sztuki, żeby mieć... Tak, 4 sztuki potrzebuję, żeby mieć 4 skrzynki, więc dobra, idziemy po 4 sztuki plus do tego te inne rzeczy. Dobra, tu widzicie, mamy jednego producenta. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, jest. Nie, dobra, to zabiorę. Żeby tutaj syfu nie robić. O, tu jeden mikrochip jest, no ale nieważne. Pręty może sobie wezmę ze sobą. Już nie wiem po co. Dobra, mamy. Tak. Tam potrzebowało coś postawić pewnie. Tą czwórkę jakbym wziął i zrobił, on to super stop jest potrzebny też. Dobra, to ja tutaj wrzucę. O. Nie, ZZZ, dobra. Dobra, to ja tutaj wrzucę to, co nie potrzebuję, albo gdzieś tam na miejscu to zrzucę, dobra. Nie, no muszę tu wrzucić, już nie wezmę ze sobą super stopu. To potrzebuję. Dobra, zobaczmy, aluminium super stop jest tutaj. 2, 4, 6, i tu. I jeszcze na to też 2, dobra, czyli 8 powinno mi starczyć. Więc lecimy tam, słońce i handel. Jak widzicie, na razie tego jest pierwszy poziom, to tak wygląda, ja to nabuduję później. Najwyżej. Czy ja mogę? Nie, bo tu rakiet ląduje. Dobra, to bym potrzebował jakąś taką miejscówkę. To trzeba zrobić 3 na 3. Na wszelki wypadek, żeby mi nie zabrakło zaraz. A i wejście jeszcze trzeba zrobić, to też potrzebuję na to. Co ja potrzebuję? Krzem, przynajmniej jedną sztukę. Nawet na razie tu odłóż, tu jest krzem, okej. Okay. Niski poziom nawodnienia, dobra, jeszcze zdążymy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra. Czy mnie stać? Nie, nie stać mnie. Dobra, to zrobimy tu schody jeszcze do tego. A są te... A wolałbym takie inne trochę schody, ale dobra. Nie ma co narzekać. Też mogą być. Znowu żelazo weźmiemy. Tak będzie szybciej nawet. Dobra, teraz robimy ten pokój 4 na 4. Tak. 4 na 4. Tylko wiecie co, fajnie było, jakbym się ładnie tutaj jakoś tak ustawił. Dobra, my go postaramy się gdzieś tutaj dać. O, tak nawet, no, myślałem, że na skraju już jest, ale nie. Ale w sumie spoko, bo tu wychodzi, że... Jest tu i tu będzie tak na środku, jeżeli chodzi o... Już nie, no, źle trochę. No bo jak ja dam drzwi tu, tak, no to nie będzie pasowało trochę.
Ja mam sztukę tego, tak mam. Dobra, weź to ściągnij. W ten sposób. Czy ja mogę to dać gdzie chcę? Czy to mi się przykleja? W ogóle było coś chyba, żeby się nie przyklejało, mi się wydaje. Taki był... Zaczekajcie zaraz. Co to było, że się... Wciskał i on nie chciał się wcale przyklejać, nie? No bo teraz powiedzmy się przykleja, a ja bym nie chciał, żeby się przykleił. Czekajcie, zobaczę. Dobra, jest tak w miarę gita. O, i tu. Dobra, może i nie jest równo na te tutaj kreski, ale chodzi o to, żebym do drzwi trafiał, nie? Jak wchodzę. Włącz elektrownia. Dobra, co tam ma być? Do drzwi. Tytan potrzebujemy. Może jakieś okno bym tam zrobił? Żelazo, kobalt, ze dwa okna. Jak będą, to mi się wydaje, nic się nie stanie. Dobra, muszę skoczyć się napić. No, mogę skoczyć tu na dół się napić w sumie. Co mamy? Hop. Dobra. Z drugiej strony ja mówiłem, że tutaj zrobię. Ja tak sobie zadałem sprawę. Tutaj zrobię tego rzemieślnika. Ale z drugiej strony, tak teraz jak tak myślę i zacząłem już to robić, to już nawet chociażby do... no to to nie zajmuje jakoś dużo miejsca, więc nie wiem czy jest... Ja to jakoś nie wiem, coś mi się wydawało, że to zajmie dużo miejsca. A tu się okazuje, że to wcale dużo miejsca nie zajmie, więc trochę się przeliczyłem. Bo tam jedno okno. I może tutaj damy drugie. O, będziemy widzieć rakiety. Okej. Dobra, więc sytuacja wygląda tak, że robimy teraz tego całego długopoziomową skrytkę. Dobra. Też by były w miarę równo. Dobra, postawię tak obok siebie tu. Oj, coś tutaj źle policzyłem. Super, stop. No ale dobra. My tutaj potrzebujemy, popyt jest tutaj na taką na OZM. Tutaj będzie na zeolit, powiedzmy. Gdzie on jest? Na zeolit. I tutaj będzie popyt na... No niech będzie iryt. Czy zostaje nam popyt na uran. Zaraz tam wrzucimy, jeżeli mam tutaj oczywiście jakiś super stop. No jest na szczęście, dobra. To teraz tak, co ja potrzebuję, żeby rzemieślnika tego zrobić? Się wydaje, że jeden prawdopodobnie tam wystarczy. Ale nie jestem pewien. Auto rzemieślnik. O, mogę go zrobić, dobra. Ale spróbujemy na dwa. Spróbujemy na dwa auto rzemieślniki. Dobra, i kolejną rzeczą, którą potrzebuję tam mieć, to jest ekstraktor gazu T2. No dobra, to już bez pójścia do bazy się nie obejdzie. Raz, że tam widzę, że już wymaga posiadania tego gazu. Więc tak nie za wiele mi to zmieni. Dobra, auto rzemieślnik tu jest. Dobra, to jest popyt, dobra. I popyt na, tak jak mówiliśmy, uran. Dobra, wjechał, popyt na uran. Teraz tak o. Auto rzemieślnik. To się akurat tak nie przykleja. Dobra, to postawimy sobie jednego tu. I drugiego, jeżeli oczywiście mnie stać. A chyba nie. No, precz, super stopu brakuje akurat. Dobra, co my tu mamy? Tak, to będzie OZM. To jest OZM. OZM. No i damy z dużej może OZM. Tu był uran. Nie wiem, zeolit na końcu miał być? Nie, to jest iryt. Okej. Okay. I tutaj zeolit. To w ogóle te tutaj lecą? Bo coś wiecie co, nie widzę, żeby one się poruszały. Chociaż trochę ich zbudowałem. No, ale ich nie widzę. Dobra. Oto rzemieślnik. Prąd super stopu. I potrzebujemy to, żeby ten gaz produkować. Baza główna. Okej. Okay. Rzecz, którą mógłbym zacząć produkować, to jest właśnie plastik w celach robienia późniejszych tych całych płytek. Dobra, co nam ja potrzebuję do tego jeszcze? Super stop zeolit. Akurat to mamy w tej
się to, płyt, renty i lidowe mamy. Dobra, więc będzie nas stać na 2, więc to jest. Okej. I co tutaj było potrzebne? Pręt, super stop. Bierzemy raz. No to mamy komplet, możemy ich postawić. Kolejne te... Czy tam, czy to tutaj spada, czy to po prostu wszystko tam... Zobaczcie, jak to jest ustawione, żeby to spadało tam, gdzie akurat ja jestem, nie? Widzicie? Jak one czekają w ogóle w powietrzu, żeby zacząć spadać. Śmiesznie to wygląda. Dobra. Tylko ja to bym poprosił, żeby tu było tworzone właśnie... nie, żaden... Podaż jest, powiedzmy, tutaj... Pulsar. Dobra. Czy to tak szczerze, ja się zastanawiam, no co ja popatrzyłem wtedy? No przecież... Ten pulsacyjny to ewidentnie... Nie, dobrze, dobrze. Nie. Dobrze popatrzyłem. Ale nie wiem dlaczego coś mi się... Teraz zaczęło wydawać, że złą mam tą... jak to się nazywa? W głowie, że mam złą na to, jak się je robi. Nie, no dobrze. Przed chwilą myślałem, że wziąłem to, co trzeba. Dobra, pojemniki. Pojemników tutaj żadnych nie damy. Dobra, na razie nic tu się nie dzieje, o dziwo. Nic tutaj przywożone nie jest. To mnie zaczyna trochę niepokoić. Dlaczego? Zobaczymy, co boty robią. Dobra. Tam metan chyba był, co? Właśnie, co jest problem, że nie pamiętam. 3Z4 ja je zrobię później. Tak, pojemniki z metanem. Są pojemniki z metanem, dobra, jest git. Jak to? Poleciało. Jak stoimy z kasą? Wow, 1000. No poszaliśmy. Możliwość dostosowania łóżka. Czyli te kolorowe łóżka, to mnie tam nie interesuje na razie to. Przedłużony przedział mieszkaniowy, to mnie interesuje. Jak to będzie wyglądać. A, chyba poleciały właśnie dostarczyć pierwsze itemy, zaraz zobaczę. Może tutaj były teraz. Nie, pusto. O, jest. No, dobra, to latają. Dobra, jest git. Jest git. O, tutaj nawet już jest więcej. Może zwolić przywożą. A nie przywożą reszty. No, ale dobra. O, wow, ale teraz dobra. Widzę, że dobrze ruszyły w bój. Czyli uzupełniają. Jest git. Aczkolwiek chyba wszystko leci z zeolitem. Chociaż nie wiem, widzę, że trafiają też w inne te skrzynki. No dobra. Boty ruszyły w bój. I robią. Więc wiecie co? Przydałaby mi się w takim razie fabryka tego plastiku. Ale dobra, lecimy jeszcze, zobaczymy jak stoimy z energią i jak stoimy, jeżeli chodzi, jak bym chciał zacząć produkować faktycznie tą plastik, nie? Może być tak, że będę potrzebował następnej, że tak powiem, następnym odcinku, że będę potrzebował zacząć robić plastik. No bo zobaczmy. Logistyka wymaga właśnie plastiku, tam silnik rakietowy tam jestem w stanie zrobić bez większego problemu. Ale te mikrochipy wymagają plastiku. Zaraz zobaczymy. Plastik. Grzyb, krzem, butelka wody. Czyli potrzebowałbym źródło wody. To raz. Potrzebowałbym krzem, to nie problem akurat. No i grzyba, czyli musiałbym postawić plantację grzybów. I do tego krzem wykopywać w tamtym miejscu. No i woda to wiadomo, tak? Co też mnie troszkę ogranicza. Bo w zależności od tego, jak chcę wydobywać wodę, a to jest najszybszy sposób, czyli te pompy całe, no to najlepiej by było gdzieś blisko wody postawić. A nie chcę to tutaj w tym głównym miejscu, gdzie jesteśmy teraz robić, bo to jest na razie problem taki, że może troszkę lagować. Dlatego byśmy nie chcieli. Dobra, idę do biura, zobaczymy jak to z tym prądem jest i tak dalej. Chociaż potrzebuję robić drugi poziom elektrowni. Czy jeszcze może nie? Hmm.
Taki dźwięk. Muszę, że to mało żartem. Dobra. Tutaj coś. Znajdźmy kluczy, bardzo nie interesuje nas. A, zobaczmy, czy ja mam blokowane wszystkie te jajka od tych zwierzątek. Znaczy żabów. Ta, mamy wszystkie. Dosyć szybko to idzie. Owady to kilotony już w ogóle są. Rośliny tak samo. Więc okej. Tak, z prądem stoimy 15 tysięcy. Więc całkiem spoko. Z większego tego zagrożenia w najbliższym czasie. I widok z satelitów, czy on jest. I tutaj nam dostępny. W sumie nie wiem, czy... Nie, no dobra, to potrzebuję mieć. Potrzebuję mieć łączność. W ogóle ile macie tych, jeżeli ktoś to zbiera? Bo ja mam w tym momencie 6, 12, 8, 19 mam. Musiałbym na necie gdzieś sprawdzić, ile tego powinno być w ogóle. Ewentualnie może mi ktoś napisać, jak ma zebrane wszystkie. O, dobra, to ja nie mam. Nie mam widoku z satelity. To też nie. Co potrzebuję, żeby mieć widok z satelity? Informacje orbitalne, nie, to mnie nie interesuje. Chcę widok satelity. To jest mapowanie. Mikrochip kompas i kompas, czyli tak naprawdę potrzebuję, bo tam jak rozbiorę, to to powinno mi polecieć. Krzem, magnes, aluminium dwa razy. Krzem, magnes, znaczy odwrotnie, ale nieważne. Nie, wziąłem dwa razy, wziąłem. Dobra, proszę. Od razu się rzucił, żeby tam zasilnić. To nie jest mi tu potrzebne. Powinno mi stać, tak? Dobrze wyliczyłem? Dobrze. Dobra, weź wywal ten prąd. Bo wiadomości o prądzie to tam w biurze, że tam mogę spać. Nie będzie ekran od mapowania. No i dobra. No i przy okazji widzimy drony. To tylko cofnijmy sobie do tyłu, żeby widzieć, co tutaj na miejsce możemy było wybrać. Ale chyba wody mi nie pokazuje. Czy ten piach dalej tam leci? To w ogóle jakaś dziwna sprawa, bo czy ja tu widzę dziury w tym, w mapie, czy co to jest? To tutaj, nie? To ewidentnie jest ściana blokująca. Widzieć te nasze zabudowania. Jest ta jaskinia z zeolitem, więc nie wiem. Czy jakiś błąd? No tu mamy ryby. Co może gdzieś tutaj? Zacznę to wydobywać. Ewentualnie gdzieś tutaj. Ale widać te drzewa, w sumie spoko. Chyba, że w dolinie na dole bym zrobił, jeżeli jest taka możliwość. Tą całą, że tak powiem, farmę tego grzyba. Bo jeszcze gdzie tutaj może być? A, tu przy kopalni uranu, pod warunkiem, że to jest wystarczająco głębokie. Musiałbym sprawdzić. No dobra, to tak. Dajmy tak, będzie najszybciej. Chociaż w sumie z drugiej strony zawsze mogę, nie wiem, na pełnym morzu zacząć grzyba robić, nie? Pod warunkiem, że można oczywiście. Dobra, ale zobaczymy to miejsce, gdzie jest niby ten drugi uran. A druga jaskinia z uranem. Ja jej nie kojarzę za bardzo, bo tam byłem bardzo rzadko, ale przejdziemy się, zrobimy rekonesans. Dobra, let's go. Ale najpierw to zjem. Nawet nie chcę, żebym się robić, bo ja mam gdzieś tutaj możliwość zrobienia tego jedzenia takiego lepszego. Ale tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy jest sens. Dobra, jedwabiłe ogrodnie, super, chyba stop będzie najbliżej. Wieża, wieża to wieża, wiadomo. Uran, grzybowa jaskinia, tydzień. Dobra, super, stop będzie tam najbliżej. Właśnie, czy wy panowie macie wszystkie tu ustawienia? Muszę zobaczyć jeszcze, jak już tu jestem. Chyba tutaj na super stopie by się przydały może jakieś dodatkowe te... Ale z drugiej strony to leży, więc chyba nie ma potrzeby. Dobra.
ale przy okazji przeszukałem wszystkie te kręty, tak już w miarę dokładnie, więc nie ma możliwości tam zdobycia chipów. W okazji zobaczmy, co jest potrzebne, żeby tą pompę wody zrobić. Gdzie ona jest? Kolektor wody z jeziora potrzebuje plastik. Chciałem po prostu sprawdzić, czy... O, coś leci, to dużego. Rozbije się chyba o ten, co? Nie wiem, co się stało. Spadł tutaj, on chyba pulsary ma, co? Czy nie? Znaczy te kryształy pulsacyjne. To taki różowy leciał. Dobra, jajce, nie ma nic. Nie, dobra, są tutaj, no. O, ciężka sprawa, żebym do nich się teraz dostał. Odpuszczam to na razie. Czy tutaj jest coś jeszcze do rozebrania? Z tych paneli tego wszystkiego nie można rozebrać, tak żeby był porządek. No dobra, i tutaj tak o, wiem, że jest woda, ale nie sprawdzę jej teraz, czy ona jest wystarczająco głęboka, chyba że tak o. Zresztą nie, raczej będzie, bo tutaj już widzę, że... O, powinna bez większego problemu starczyć. Czyli można będzie gdzieś tutaj postawić... nasze, że tak powiem, centrum produkcyjne bioplastiku. Tak to widzę, że damy radę. Dobra, co jest ta jaskinia z uranem? Czy ona jest zalana w jakiś sposób? Nie, dobra, to nie jest ta jaskinia chyba, co? Nie, nie jest. To nie tutaj chyba. A nie, dobra, to tu. Okej, ja tutaj tego uranu nie ruszam, bo nie jest mi potrzebny, a fajnie świeci. Zobacz tylko, czy tu jest skrzynka, bo ja nie kojarzę tego, no, czy ja tutaj na pewno wszystko pozbierałem. Gdzie zawsze może jakaś skrzynka gdzieś tu się kitrać, o właśnie. No, ale niestety na nasze szczęście nie jest ona wyposażona w mikrochipy. Tak naprawdę o to mi chodzi. Nic. Nie, no, chyba więcej tutaj poza tym, że ten uran tu leży. Ta jedna skrzynka chyba to było max, tutaj można było znaleźć. Ale jeszcze popatrzę, bo może tu gdzieś jest ta złota? Chociaż nie, złota była chyba gdzieś tu w pobliżu, więc... Raczej nie sądzę, żeby ta kolejna tutaj miała być. No dobra. Więc mamy postawiony jeden budynek. Z czasów jak tutaj jeszcze nie było tak powietrza. No dobra, no to chyba myślę, że tyle w tym odcinku. Ja nie wiem teraz, czy pokażę wam budowę tego, powiedzmy, farmy. W sumie farmy grzybów i bioplastiku. Czy po prostu zobaczmy się na następnym odcinku, jak ja już będę tutaj miał to wybudowane. No nie wiem, zobaczymy. Chociaż może i nagram, bo tak naprawdę nie pali się nigdzie. Raczej... Nie zanosi się, żeby, nie wiem, kolejny update czy coś miało zaraz być, więc można chyba na spokojnie to wszystko robić. No dobra, tak więc to tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym. Siemaneczko.